Witam. W dzisiejszym filmiku przedstawię wam topkę Hokage według mnie. Będę tutaj się sugerował nie siłą, a charakterem i tym, czy dana postać się nadaje na stanowisko przywódcy, czy nie. Zapraszam. Miejsce siódme. Minato Namikaze. Bardzo lubię tą postać i myślę, że większość też, jednakże uważam, że nie nadawał się kompletnie na Hokage. Nie znamy go niestety za bardzo z tego, jak działał w imieniu przywódcy wioski, mimo tego można śmiało założyć, że nie odbiegało to zbytnio od jego charakteru. Czyli był wesolutki, ufny i zdaje się, że miałby kłopot w podjęciu ciężkich decyzji. Miejsce szóste. Hashirama Senju. Niektórzy mogą się zdziwić, jak to pierwsze może być tak nisko, jednak był on tak samo jak czwarty, bardzo ufny i żył marzeniami, które nie miały po prostu prawa się ziścić. Miejsce piąte. Tsunade. Mimo tego, że nie chciała ona tej funkcji, całkiem nieźle sprawowała się jako głowa Konohy. Podejmowała w większości dobre decyzje i nie dała sobie wchodzić na głowę tym doradcom, którzy praktycznie zawsze sprzeciwiali się wszystkiemu. Niestety bolało to, że prawie bezgranicznie ufała Naruto i pozwalała mu na wszystko to, czego nie pozwoliłaby innym. Miejsce czwarte. Hiruzen Sarutobi. Postać, którą znamy głównie z pierwszego Naruto. Nie był też z nami jakoś strasznie długo, ale pokazał dobre cechy Hokage. Miał potężną wiedzę i podejmował trudne decyzje wtedy, kiedy było to konieczne. Nawet jeśli innym to by się nie podobało. Nie był jednak idealny, a podobnie jak Tsunade, zbyt dużo pokładał w kolejnym pokoleniu, przyzwalając na różne występki. Miejsce trzecie. Naruto Uzumaki. Postać, która jest z nami najdłużej, znamy go najlepiej i mimo tego, że oglądając Naruto czy Naruto Shippuden, w życiu bym mu wioski nie powierzył. Jako, że był tam strasznie lekkomyślny i po prostu głupi, a jego głównym atutem było zawsze talk no jutsu, gdy potrafił wszystkich przekonać do swojej racji. Natomiast nie można powiedzieć tego samego o Naruto w Boruto. Jest tam dużo bardziej racjonalny, słucha rad mądrzejszych od siebie, nawet dla syna jest surowy, traktuje wszystkich w miarę możliwości równo i dobrze zarządza wioską. Jest całkiem dobrym reprezentantem na swoim stanowisku. Miejsce drugie. Kakashi Hatake. Kolejna postać, która nie chciała być tam, gdzie się znalazła, jednak dobrze się stało. Kakashi mimo swojego specyficznego nastawienia do ludzkości nadawał się świetnie na przewódcę. Był zimny, surowy, konsekwentny i bardzo mądry. Moim zdaniem te cechy są bardzo ważne przy tak odpowiedzialnej pracy. No i w końcu miejsce pierwsze. Tobirama Senju. W zasadzie mógłbym go postawić na równi z Kakashim. Myślę, że można powiedzieć o nim praktycznie to samo, a opis też będzie pasował. Dodatkowo jednak Tobirama stworzył podstawy wioski. Dzięki niemu w wiosce dobrze się żyło, a on sam ciężko pracował na to, żeby tak właśnie pozostało. Stworzył on też chociażby policję w wiosce. Był też bardzo nieufny, chociażby w stosunku do klanu Uchiha, co jak widać w późniejszym czasie było uzasadnione i było strzałem w dziesiątkę. To była moja topka Hokage, jeśli chcecie to zapraszam do komentarzy, gdzie możecie pozostawić swoją listę, albo dodać coś do moich wniosków lub im zaprzeczyć. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę i polubić ten filmik. Cześć!